STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Okazję obejrzeć już ten album, który powstał, i to chyba fajne uczucie, że można się znaleźć w tak ważnym wydawnictwie, prawda? Przede wszystkim wydawnictwo, ale najważniejsze, że w takim gronie. To jest taka moja świadomość i sukces. No, po prostu byli w Górnicy dużo lepsi piłkarze niż ja. Wiele ich było, a niektórzy tam nie są umieszczeni, no więc to jest też jakiś wybór kibiców. No ja się z tego bardzo cieszę, że tak samo identycznie jak za Wisłą, tak to nazwę kolokwialnie, na stadionie wśród takich gwiazd jak pan Stanisław Osidło i inni zawodnicy, no to wiadomo, ja nic za dużo nie osiągnąłem, ale zostałem doceniony przez duże grono kibiców. No i taka jest sytuacja, że po prostu ja się z tego bardzo cieszę, jestem dumny i docenili moją walkę na boisku, moją charyzmę, mój charakter. No i bardzo im za to dziękuję. A niekiedy sukcesy nie muszą być tym, żeby kogoś docenić. Uważam, że publikacja jest bardzo ciekawa i zachęcam do tego, żeby ich nabyć, zakupić i przeczytać sporo ciekawych historii i z kariery Górnika Zabrze, bo przecież 70 lat upłynęło. Działo się wiele, wiele wspaniałych rzeczy i warto sięgnąć, warto przeczytać, warto sobie przypomnieć. Jak jesteście kibicami Górnika Zabrze, to zachęcamy do kupna książki 70-lecia pięknych historii. Będziecie wiedzieć wszystko. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.